znajdujemy się dzisiaj w Piszczacu, jest otwarcie wystawy fotograficznej, która zorganizowana była tak jakby w ramach programu. Jakiego programu? W ramach realizacji projektu Życie Pasją jest utworzenie klubu seniora gminy Piszczac. Jest to jeden z elementów zajęć warsztatowych, które trwają od 2020 roku, dokładnie od sierpnia. Tutaj mamy na wystawie zaprezentowane prace uczestników zajęć fotograficznych z minionego prawie że roku. Jest to owoc pracy uczestników fotografowania w plenerze, ale także wyjazdów i zajęć, w których uczestniczą seniorzy z gminy Piszczac. Na zajęciach uczymy się obserwować to, co się dookoła znajduje. To jest to taka pewna forma uwrażliwienia na kolory, kształt, na formę, która nas otacza. Seniorzy bardzo chętnie przychodzą i uczestniczą w zajęciach, chętnie się dzielą swoimi pracami, swoim doświadczeniem, uczą się nowych rzeczy, uczą się jak fotografować, na co zwracać uwagę przy fotografowaniu, czego unikać. Swoją wiedzę mogą zastosować na zajęciach innego rodzaju, które mają, bo mają dużo różnego rodzaju wyjazdów, integracji, spotkań i mogą dzięki temu dokumentować działalność klubu seniora, ale również rozwijać właśnie swoją pasję fotografowania, ponieważ ta pasja jest coraz bardziej żywa w nich. Bardzo chętnie opowiadają oni o swoich fotografiach, przynoszą swoje zdjęcia, pokazują, opowiadają swoim bliskim, także myślę, że jest to taka iskierka, która tam zaczyna się troszkę przejawiać w coś większego i mam nadzieję, że z czasem nabiorą większej pewności podczas fotografowania i będzie sprawiało im to jeszcze więcej przyjemności. Panie są uczestniczkami zajęć fotograficznych. No i jak oceniają Panie te zajęcia? No bardzo fajnie. Po prostu to jest taka nasza pasja. Złapały Panie bakcyla? Tak jest. Pani Kasia nas pokieruje zawsze, poradzi. No i tak sobie robimy i w domu zdjęcia, i dla wnuków. I ona ocenia, ona ocenia. Pani lubi fotografować? Jak kwiaty. Ja właśnie takie, bardziej takie panoramiczne, jakieś tam drzewa, roślinki, nawet żeśmy jak były na takim jednym spacerze, właśnie byłam zaskoczona, że można tak ładnie zrobić zdjęcie. Po prostu przyglądałyśmy się w kałuże i zrobiłyśmy zdjęcie i to odbicie takie lustrzane, czego żeśmy nigdy nie widziały, że tak może być. No i właśnie to mi się na przykład bardzo podoba, bardziej w plenerze, a koleżanka właśnie... Jak kwiaty, wnuki oczywiście. A ja twarze ludzi. Każda jakby się specjalizuje w innej, że tak powiem, dziedzinie. Swoją wnusię często fotografuję. Dzięki tym zajęciom na pewno nauczyły się Panie patrzeć inaczej trochę też na świat, prawda? Oczywiście. Zwracać uwagę. Zwracamy uwagę, żeby nie poobcinać tam rąk, nóg. To technicznie, tak? Jak to pani właśnie mówi, że właśnie żeby, bo wydawało się z początku sobie, o robię, a potem są niespodzianki, tak? Gdzieś tam głowy kawałek, czy nóg nie ma, a jednak ta pani pokazuje, jak to właśnie technicznie robić. No. Samo uczestnictwo też tak. W klubie seniora chyba dużo daje. Dużo, tak, mamy. Tak. Takie dodatkowe zajęcia, no i fotografia to była między innymi jedna taką. Tak, chodzimy na jogę, chodzimy w ogóle na ruchowe, na teatralne chodzimy, na tańce, także no bardzo dużo tutaj się dzieje, także jesteśmy bardzo warsztaty zadowoleni. Ludowe. A jeszcze warsztaty ludowe, tak, jakieś sztuki ludowe, tam, także tak. Seniorzy w Piszczacu na pewno się nie nudzą. Nie. Kto chce, oczywiście to na pewno nie. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Klub seniora w Piszczacu to strzał w dziesiątkę. Klub seniora w Piszczacu grupuje ponad 50 osób, bo tyle osób jest zapisanych i uczestniczy w różnorodnych zajęciach. No wiadomo, sytuacja jest taka, jaka jest. Jedni niestety ubywają, co jest bardzo smutne. Mamy długą listę rezerwową, więc się tego nie obawiamy, że nam zabraknie uczestników. Chociaż niektóre zajęcia są podzielone na grupy i tam mniej osób może chodzić, nie akurat tak duża liczba. Ale na dzisiejsze otwarcie wystawy przyszli wszyscy uczestnicy zajęć, plus jeszcze osoby z innych modułów zajęciowych, które chciały też zobaczyć siebie na fotografiach. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej? Tak, program w wysokości ponad 1 000 000 zł jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem jest gmina Piszczac, a takim głównym wykonawcą gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu.